witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj praktycznie jest jedna myśl. I ona będzie rozwinięta przez ten film, który zalinkujemy już drugi raz w opisie. Jest tamka pokaż więcej. I tam wystarczy obejrzeć, słuchajcie, 16-20 minut. Będziecie widzieć już wszystko, o co chodzi. Zgodnie z tytułem, przeraźliwe dźwięki albo dziwne dźwięki i tak dalej. Ja się z tym spotkałem 2 lata temu albo jeszcze dalej, ale 2 lata temu Państwo mnie intensywnie pytaliście, no co z tymi takimi dziwnymi dźwiękami. No, w internecie było tych danych dość dużo, no Państwo też się interesowali. No i padło to zawsze pytanie, padało, że to są rzeczy ważne, a więc co one oznaczają, jak to wytłumaczyć. Praktycznie ten film to chodzi o to, żeby właśnie dać Państwu dzisiaj to wytłumaczenie. Co to jest? No to musimy się zastanowić tak. Co to jest, po co jest, kto to robi i w jakim celu. Przez te elementy musimy przejrzeć film i to zrobić. I na początek weźmiemy ten właśnie fakt, że ostatnio właśnie z tego co wiem, to były one słyszane, takie dziwne dźwięki. Na dużych połaciach Warszawy było słychać. I z tego co pamiętam, 2 lata temu, kiedy mi to powiedziano, że dość intensywnie w Polsce było 2 lata temu te dźwięki słyszane. Ostatnio było słyszane w Warszawie. To ostatnio teraz. Czy 2 temu. Tak, to teraz. Natomiast 2 lata temu to właśnie mi opowiedziano, znam to z opowieści tych osób, które się tym interesowały, że były w całej Polsce dość intensywnie słyszalne 2 lata temu. No i to teraz tak, no dobrze, słychać na ogromnych odległościach, na ogromnych połaciach. Mało tego, nie tylko w Polsce, ale na Słowacji, Meksyku, w Europie. Co tam było ostatnio? Holandia, tak? Holandia, Hawaje. Holandia, Hawaje, a więc tylko zauważyłem z tych filmów na YouTubie, że nie było ich na terenie Afryki. A więc te dźwięki, no były. Ja sobie tylko część, powiedzmy, odsłuchałem i to też w takich bardzo krótkich fragmentach. Odsłuchałem to sobie, ale ponieważ no, jest ten film, który znajduje się w opisie, porównałem to, zacząłem tak porównywać z grubsza, przynajmniej tam fragmentarycznie, z mantrami. I oczywiście wziąłem taką mantrę 6-godzinną, jakiś tam fragment wysłuchałem, fragment i rzeczywiście to są dźwięki podobne. To nie chodzi, że to są identyczne, tylko są podobne. No ale czemu to służy? A więc no, po co taki dźwięk na ogromnych obszarach, słyszany też na ogromnych obszarach i to są takie bardziej, pamiętam parę lat temu jak się z tym spotkałem, tam mi pokazano bardzo przeraźliwe te dźwięki, takie dziwne, takie nienaturalne, jakieś tam, jakby jakiś stal, coś tam, że no bardzo one były intensywne i one, mało tego, zauważyłem, że one wyzywały różne emocje wśród ludzi. Jak zaczęli słuchać tych ludzi tam, Meksyk, nie Meksyk, Słowacja, czy jeszcze gdzieś, to parę lat temu było. A więc jakieś wzbudzały emocje i to takie negatywne. A więc teraz musimy przejść do pytania. Mantry mamy tutaj, mamy te dźwięki, a teraz tak. Co to są za dźwięki i czemu one służą? A teraz tak. Jeżeli one są podobne do mantry, podobnych takich dźwięków, no to musimy się przyjrzeć temu filmowi, który zalinkowaliśmy w opisie. Tam jest mowa o tak zwanej księdze Wodzia. Jest to księga Wycia, ona się Wodzia nazywa. I ta księga właśnie jest księgą wywoływania duchów, złych mocy. I dlatego i tam mamy nawet trochę historii Europy, szczególnie Wielkiej Brytanii. I teraz, jeżeli wywołujemy duchy, no to ktoś tam musi, ten wywoływacz duchów, to robić, nie? A więc te dźwięki są sztucznie generowane przez tajne organizacje, które operują specjalną aparaturę do tego.
żeby takie coś wygenerować. No słuchajcie, aż i to trochę popłyniemy minimalnie w stronę polityki, ale trochę od kuchni. Otóż najważniejsze decyzje na danym terenie czy na cechowym podejmuje się w lożach masońskich. Sataniści się zbierają na różne spotkania i tak dalej. Podejmują jakieś decyzje, włączają aparaturę, ale to nie znaczy, że akurat w tym czasie, kiedy ten dźwięk jest, to akurat jest jakieś spotkanie loży. To wcale nie jest obowiązkowe albo równoznaczne. Natomiast popadają jakieś decyzje, gdzie sataniści stwierdzają, że mają jakiś problem i chcą przywołać. Jakby wołają na pomoc sataniści, na pomoc demony, po to, żeby te decyzje, które podjęli, żeby je przepchać, żeby demony pomogły to przepchać w ich decyzjach. I po to właśnie są te wycia na wszystkich kontynentach oprócz Afryki. To jest właśnie to przywoływanie duchów, złych duchów. I temu właśnie służą. Czyli robią to sataniści, mają sprzęt, aparaturę. No i teraz tak, po co? A więc już mamy tą odpowiedź, żeby oni wsparli ich decyzje, żeby jakąś swoją mocą wpłynąć na ludzi, na środowiska, społeczeństwa, na jakichś urzędników, żeby oni swoją, żeby te decyzje, które zostały zawarte w czasie spotkania loży masońskiej, żeby one się urealniły i miały praktyczne zastosowanie, żeby było na przykład źle, ale nigdy dobrze, tylko ma być źle. Na przykład albo, ja na przykład, to jest takie moje zdanie, uważam, że na przykład roszczenia te wszystkie majątkowe, żydowskie obecnie, to też po prostu jest to związane właśnie z tym, że one są właśnie też są jakby popychane tymi mocami złych duchów. Wracając do tego filmu, to się od razu zorientujecie, o czym ja mówię i od razu będziecie wiedzieć, dlaczego powiedzmy mówiłem tutaj o tych, którzy w Babilonie rozpoczęli swoją działalność magiczną, tak to można powiedzieć, w Babilonie. W starożytnym Babilonie, to jest dzisiejsze, to są terytorium dzisiejszego Iraku i tam jest cała historia, są różne rzeczy opowiedzone, bardzo ciekawe, historyczne. A więc mamy to wyjaśnienie, więc to wyjaśnienie dzisiaj jest. Natomiast dwa lata temu to tak nie widzieli wszyscy, że te dźwięki może pochodzą z wnętrza ziemi albo z czegoś. Nie, to są po prostu dźwięki specjalnie sztuczne, wygenerowane po to, żeby zawołać złe duchy na pomoc. Czyli sataniści wołają pomocy, pomóżcie nam zrealizować to albo owo. W ten sposób. Tak oni krzyczą, ci sataniści. Oni krzyczą jakby w to i chcą przywołać właśnie tą niewidzialną złą siłę, która przepcha ich sprawę. Oczywiście te dźwięki, wiecie co, póki ten system funkcjonuje, one będą istnieć. I jeszcze mało tego, one jeszcze mają jeden czynnik taki, otóż mają wywrzeć presję na społeczeństwa, żeby spowodować bardzo złe emocje u ludzi, strach. O, wtedy można się pożywić. I wtedy, jak się można pożywić, oni mają, wtedy te złe duchy mają dużą moc i mogą robić różne rzeczy. Na przykład tutaj jest bardzo duże takie ryzyko wśród tych, którzy słuchają mantr, bo im się wydaje, że to są jakieś dobre rzeczy, że są dobre rzeczy, że to jest jakieś polepszenie czegoś tam, samopoczucia, zdrowia i tak dalej. Mantry są pozytywne. Że one piękne brzmienie mają do tego, także tutaj jest bardzo duża pułapka, bo są mantry, które naprawdę brzmią pięknie. Weźmy na przykład pod uwagę mantry słowiańskie. Tutaj oczywiście zaraz mnie będziecie chcieli zlinczować, no ale niestety takie są fakty. One są stworzone po to, żeby was wpuścić w maliny. Znam przypadek, gdzie znajoma, słuchając przepięknej mantry, miała bardzo często paraliże senne. A wiadomo, czym są paraliże senne.
Albo inne problemy, to jest tylko, ponieważ, no słuchajcie, dostajemy maile i tak dalej, mamy kontakt, to właśnie ludzie nam takie rzeczy opowiadają właśnie. Szczególnie ci słuchacze mantr, no. Tak, uwaga na mantry, nawet te najpiękniejsze, bo mimo że one wywołują w nas jakieś tam pozytywne uczucie, emocje, to jednak są pułapką dla nas. Mogą to być w nich tak zwane zaklęcia, słowa klucze, jakieś zwroty klucze, które są właśnie tym elementem przywołującym złe duchy. A więc możemy się narazić na jakieś ataki wręcz nawet. A więc tutaj trzeba uważać. No to jest taka kolejna jakby pochodna tych przeraźliwych dźwięków, które są no, prawie na całym świecie. A to w Polsce to dość intensywnie ostatnio. To samo z litaniami, z różańcami. Ja jeszcze tutaj różaniec mi się kojarzy też nazwa z różokrzyżowcami, no ale może tutaj za bardzo wybiegam. Natomiast te litanie to też jest wszystko powtarzanie tych samych słów, zwrotów. Kółko, zwrotów. To też mogą być słowa klucze. Nie mogą być, a na pewno są. I to jest właśnie, to jakby zapraszam Państwa właśnie do opisu, do tego filmu. On trwa godzinę, ale ja mówię, no jak komuś godziny tutaj jest za długo, to słuchać, no to wystarczy 16 minut, słuchajcie. No to już będziecie świetnie zorientowani co, gdzie i jak. O, no to tyle. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.